było wcześniej technicznych możliwości. I nam w tym momencie, w dobie elektryfikacji internetowej, trudno sobie wyobrazić, jak wyglądały czasy przed tym etapem cywilizacyjnym. Czyli co było wtedy, kiedy pewnego poziomu hałasu w ogóle nie było. Pewnych dźwięków w ogóle nie było. I człowiek był cały czas w jakimś otoczeniu. Dość blisko różnych dźwięków takich towarzyszących człowiekowi codziennie. Dlaczego o tym mówię? Ta postawa, bardzo, bardzo trudno złapać taką jedną genezę field recordingu i powiedzieć, ona stąd wynika. Natomiast to, co się działo w przestrzeni dźwiękowej, ja mam na myśli nawet uczestnictwo ludzi w pierwszych społecznościach i łączenie tego z muzyką, rytuały codzienne, święta powiązane z dźwiękiem, cała tradycja oralna, to wszystko działo się w otoczeniu innych dźwięków. Pojawia się też problem wyizolowania muzyki, która jakby wychodzi naprzeciw tylko już przestrzeni estetycznej i jest w pewnym sensie wyłączona z relacji społecznej. Czyli pojawia się pewien inny kontekst, jak to było, jak się słuchało muzyki, kiedy nie było sali koncertowej, kiedy słuchało się w domach, przed domami. Naturalną rzeczą te elementy łączyły się z tym, co można nazwać soundscape, czyli pejzażem dźwiękowym. Muzyka stawała się chwilami integralną częścią pejzażu dźwiękowego, natomiast on istniał nieprzerwanie. I teraz takie dwa zupełnie inne elementy filozoficzne związane z przyrodą. Nie chciałbym powiedzieć, że ja tak myślę, bo uważam, że ktoś jest ojcem field recordingu. Natomiast wydaje mi się, czytając różne rodzaje tekstów i fragmenty dzienników, że takim nowożytnym ojcem field recordingu myślenia był Alexander von Humboldt. Kiedy mówi się o Humboldcie jako o ostatnim przyrodniku, który łączył w sobie wiedzę z zakresu nauki o ziemi, roślinach, tego, co spoczywa pod ziemią i tego, co jest na ziemi i tego, co w powietrzu. Czyli jakby takiego bardzo holistycznego myślenia o tym, czym jest przyroda. Humboldt konsekwentnie realizował swoje podróże przyrodnicze, badawcze. Najpierw zaczął od bardzo bliskiego terenu. Jeździł w góry Harcu, zwiedził Bawarię, jeździł do Holandii, Belgii, potem Francji, zwiedzał Europę coraz mocniej. Aż w końcu udało się zorganizować, jak na tamten czas, potężne przedsięwzięcie wyprawy do Ameryki Południowej. Kiedy znalazł się nad Amazonką, zaczął pisać dziennik z podróży rejonów podzwrotnikowych. Objeździł sporą część, widział wulkany, widział ogromne rzeki, widział ptactwo, które swoim głosem zwabiało ludzi w meandry rzeczne, z których już nigdy nie wypływało. Taka sytuacja jest na przykład w filmie Wernera Herzoga, kiedy płynie statek w górę rzeki Amazonii, słyszy się za dźwiękiem ptaka, który nawet umiał imitować, jest taki gatunek, ludzką mowę. Aki regnie w Boże. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Alexander von Humboldt, obserwując przyrodę w Ameryce Południowej, zwracał uwagę na jedną integralną rzecz związaną z dźwiękiem. Mówił o zmianach, które są związane z porą dnia, z wilgotnością. Prawo Humboldta, które mówi o tym, jak bardzo cała przestrzeń, ta fizyczna, przyrodnicza, ma znaczenie, ma związek w tym, jak słyszymy. I to była taka właściwie pierwsza refleksja i uznanie tego, czym jest przyroda i jedno ze zjawisk, jakim jest dźwięk w kontekście przyrody. Jakby bez działania ludzkiego wygenerowują się pewne zjawiska dźwiękowe. On w sposób wspaniały opisał na przykład wybuch wulkanu, który uznał za wyjątkowo fascynujący. Albo noc w dżungli, która niesamowicie nasycona dźwiękami, po prostu urzekła go.
raptem coś można powiedzieć takiego, że pojawiła się taka nowa przestrzeń, że raptem widzimy przyrodę jako tą, która dźwiękowo zaczyna nas inspirować. Weźmy pod uwagę, że w tym samym czasie muzyka europejska, przyroda w momencie muzyki tam, nie wiem, powiedzmy romantycznej, element przyrody jest traktowany często symbolicznie, nie ma struktury, nie używa się za bardzo rytmu w europejskiej muzyce jeszcze w tamtych czasach. To nie są czasy kompozycji jonizacją, czy to jeszcze nie ten czas. Jesteśmy w XVIII wieku, jesteśmy w zupełnie innym zjawisku muzyki, która rozbrzmiewa we dworach, w salonach bogatych ludzi, a w tym samym czasie realizuje się równolegle muzyka jeszcze ludowa, żywa, ta, która jest podawana jako pewien rodzaj tradycji oralnej. I teraz kolejny kontekst. Literatura romantyczna amerykańska. Książka Walden, Życie w lesie, uznana właściwie przez środowisko osób zajmujących się field recordingiem za kluczową, za taką główną książkę. Co robi autor? Trow buduje sam dom. Nieopodal społeczeństwa małego, małej miejscowości, za jeziorem. Wznosi dom i spędza tam około 2 lat. Zanurzony w stanie na granicy obserwacji, medytacji, postrzega świat, ale także ten świat dźwiękowy. Walden jest książką romantyczną, filozoficzną, jest takim strumieniem świadomości. Tym, jak bardzo świat może zachwycić, jak może wnosić znaczące pytania dla artysty, ale w tym samym czasie Tro obserwuje przyrodę, obserwuje w tym czasie zmieniające się pory roku, zaczyna patrzeć na świat przez detale, przez pryzmat dźwiękowy. Walden. Walden, The Life in the... But this is the author, but the book... True. Są dwie, Toro albo True. Amerykanie mówią Tro. Toro, tak. Toro. And in Europe I think Toro. It's a classic in French. Tak, no to... W każdym bądź razie te zjawiska moim zdaniem budują w jakimś sensie kontekst intelektualny i w pewnym sensie są supportem tego, co o czym mówimy. Ale czemu akurat ten Walden taki jest dźwiękowy, W tej książce jest bardzo dużo takich fragmentów, które można uznać za, bym powiedział, proto-nagrania. Za pomocą prozy jest taki szczególny opis wozu, pociągu, który przemierza. I Tro pisze o tym, że właśnie znajduje się, tak parafrazuję, w stanie takiej absolutnej ciszy, pojawia się z daleka dźwięk i on po prostu studiuje jakby taką sytuację ustawienia nawet w przestrzeni stereofonicznej za pomocą tego, co słyszy, jak słyszy. Opisuje każdy detal, jak bardzo zmienia się przestrzeń, jak bardzo wpływa na to przyroda, powietrze, które roznosi ten dźwięk z daleka. Albo na przykład pisze o tym, że pojawiają się dzwony w tamtej wiosce, na pewno ludzie wychodzą już do kościoła i za chwilę będzie wiedział, że będzie słychać też dźwięk tam wozów, który będzie odległy tam o ileś kilometrów, ale do niego dotrze. Czyli jest to coś takiego, że no, pojawia się ta refleksja mocno skoncentrowana na dźwięku. Powiedziałbym, postrzeganie świata odbywa się poprzez ten aparat. I takim przełomem dla field recordingu na pewno jest prawdopodobnie pierwsze zrealizowane nagranie przyrody.
1889 roku w Niemczech, w okolicach Frankfurtu, Ludwik Koch za pomocą pierwszego fonografu, który dostał od rodziców, rejestruje śpiew ptaka. Ludwik Koch, co należy powiedzieć, miał wtedy 8 lat. Zafascynowany dźwiękiem, wychodzi i nagrywa ptaka, jego śpiew. Koniec, kropka. Można powiedzieć, że jest to przypadek, właściwie no, dziecięca fanaberia. Natomiast w przypadku Ludwika Kocha, jego kontekstu rodzinnego, on pochodził z bardzo uzmuzykalnionej rodziny. To była rodzina niemieckich Żydów, mieszkająca we Frankfurcie, wykształcona wszechstronnie, otwarta na kulturę, na nowości. Ludwik Koch wzrasta w fascynacji dźwiękiem, tym, co można nazwać soundscape'em. Otacza go świat lasów, wody, przyrody, natury. Szczególnie fascynują go ptaki. Dochodzi do tego, że w latach 20. w Niemczech wydaje cykl pocztówek ze śpiewami ptaków leśnych. Ten sound postcard, to co można tak właśnie określić, staje się w pewnym sensie wchodzi w obieg przemysłowy, wchodzi w obieg biznesowy, bo pojawiają się te płyty w radio, on pracuje dla stacji radiowych również. Ten skok technologiczny, który powoduje, że mamy możliwość rejestracji dźwięku już, mamy pierwsze mikrofony, rozwija się sztuka radiowa, a więc potrzebne są nowe bodźce, nowe konteksty dla dźwięku. Także te nagrania z zewnątrz, nagrania terenowe. Ważnym bardzo elementem jest to, że wszystko to się dzieje jeszcze zanim wprowadzono dźwięk do filmu. Myślę, że to jest znaczące. Te pocztówki były nagrywane na jakieś pulsy, zwykle jak... Były wydawane na winylach. Tak. Przepraszam, że tak się na chwileczkę tu odwrócę, ale... Nie, to jest naturalna pozycja. To jest, tu mamy właśnie Ludwika Kocha. Uważam, że... w dość takiej właśnie ciekawej pozycji studiujący dźwięk, zobaczcie, jest ze swoim rejestratorem, protorejestratorem, który pewnie ważył parę dziesiąt kilo, zanurzony w dźwięku. Po 1933 roku Ludwik Koch otrzymuje depeszę, przebywa wtedy w Szwajcarii, otrzymuje od przyjaciół depeszę, żeby do Niemiec nie wracał, ponieważ grozi jemu po prostu niebezpieczeństwo. Decyduje się na emigrację do Wielkiej Brytanii. Tam rozpoczyna się jego kariera radiowca ponownie. Co ciekawe, po 1933 roku, po wystawie niemieckiej Die Eintracht der Kunst, czyli ta wynaturzona sztuka, nagrania field recordingowe Ludwika Kocha uznane zostały za niebezpieczne dla III Rzeszy i te płyty zostały zniszczone. A więc field recording ma również oczywiście też taki aspekt polityczny. Jest pewnym... No pewnie dlatego, że zrealizował je niemiecki obywatel pochodzenia żydowskiego. Ale z drugiej strony, no... To jest ciekawe, że mit folk niemiecki zanurzony gdzieś tam blisko przyrody eliminuje nagrania przyrody. Ludwik Koch realizuje jednak swoją fascynację. Pojawia się taki element, który on nazywa z języka angielskiego soundbooks. Przedstawia w pewnym sensie kalendarz aktywności ptaków na Wyspach Brytyjskich, opisuje te wszystkie gatunki i realizuje nagrania. Tak, w latach 40. on realizował to do późnych lat, właściwie do końca swojego życia pracował, był związany już zawsze z BBC. Realizował nagrania i na potrzeby audycji i często były podstawą do kolaży dźwiękowych, które na przykład dotyczyły bardziej takich
audycji związanych z prozą, z literaturą, gdzie kontekst kolażu, łączenia dźwięków konkretnych po prostu ze słowem był pożądany. I właściwie tutaj możemy się na chwilę zatrzymać, bo lata 30. są też kluczowe dla innego człowieka, mianowicie Johna, a potem Alana Lomaxów. W tym samym czasie John Lomax w Stanach Zjednoczonych otrzymuje swoje pierwsze poważne stypendium z Biblioteki Kongresu Amerykańskiego i rozpoczyna swoją podróż, przygodę z nagrywaniem tradycji oralnej Ameryki. Wchodzi w przestrzeń, którą można byłoby nazwać studiowaniem korzeni. To amerykańskie słowo roots. On w latach 30. Lomax wiedział, że to jest ostatni moment, żeby zarejestrować pieśni gospel, pieśni pracy, wszystko to, co dotyczy spuścizny, która być może za ileś lat już zniknie w tej formie. John Lomax spędza około 6 lat na rejestracji nagrań. Odwiedza pola bawełny, odwiedza przytułki, odwiedza ośrodki, nagrywa ludzi przy pracy, także w więzieniach. W więzieniach, gdzie głosy, ludzie osadzeni mają jak aniołowie. Głosy jak anioły, tylko kontekst nie ten. Różnica jest taka. Ludwik Koch koncentrował się w swoim procesie, w swojej pracy, na rejestracji środowiska bez ingerencji ludzkiej. Starał się nagrywać, bym powiedział, audio biologiczne nagrania, takie związane z konkretnym kontekstem miejsca. Ptaki wodne, słodkowodne, Wielkiej Brytanii, różne inne gatunki. Czyli tworzył w pewien sposób katalog dźwiękowy i w tym wydaniu Field Recording miał ten charakter przyrodniczy, ale jednak wyławiania pewnego zjawiska z szerokiego kontekstu i rejestracji. John Lomax użył techniki nagrania terenowego po to, żeby... Alan Lomax, L-O-M-A-X. John i Alan. John to jest... Alan to jest syn. Oh, so, yeah. Some family connection, right? Alan is the son of John. Okay. Tak. Nagranie terenowe w kontekście działań Lomaxów służyło realizacji w przestrzeni i zarejestrowania tradycji oralnej. Posłuchajmy może dwóch fragmentów. Najpierw może zachowanej płyty Ludwika Kocha. Mam nadzieję, że to będzie dostępne. To jest z Niemiec? Rok 37. To jest fragment oryginalnego nagrania z 37 roku. To są te wykresy aktywności, warto jest na nie popatrzeć. To jest kalendarz śpiewu ptaków, Bird Song, Calendar for Great Britain. On skonstruował coś takiego i to była podstawa do realizacji jego soundbooku właśnie. A teraz fragment z kolei pracy Johna Lomaxa. I got a
Nadal jest kluczowe nagranie dla spuścizny amerykańskiej muzyki, tej korzennej. Istnieją różne mity dotyczące realizacji tych nagrań. Dlaczego to jest tak istotne? John Lomax nie dysponował stałym studiem, nie miał możliwości zaproszenia wszystkich tych ludzi do Nowego Jorku. To on zdecydował się podróżować i często nagrywał ludzi w bardzo prawdziwym, naturalnym kontekście. To była weranda, salon. Czasami słychać aktywność, która jest na zewnątrz, która tworzy pewien rodzaj atmosfery i kontekstu. Na YouTubie, wczesne bluesy, i tam było napisane, że one są z 15 roku. To jest możliwe, że to było wtedy nagranie, czy Lomax jeszcze? Czy Lomax realizował, Lomax realizował ten cykl nagrań dla Biblioteki Kongresu między 1933 a 1938 rokiem? Ja się pytam, czy możliwe jest, że to było wcześniejsze jakieś... Z fonografem, tak, natomiast tutaj... Czy był to taki pierwszy duży projekt, który właściwie uporządkował po prostu takie myślenie też. A propos użycia mikrofonu, bo zaraz przejdziemy dalej. Ja chciałbym zacytować fragment tekstu Williama Preece'a, Brytyjczyka, który pochodzi z końca XIX wieku, który pisze o możliwościach mikrofonu jako nowego, jako nowości. Mikrofon jest narzędziem, który współdziała z uchem. Tak jak mikroskop współdziała z okiem. Przybliża nam dźwięki, które w przeciwnym razie byłyby kompletnie niesłyszalne. Sam słyszałem stąpanie muszki po pudełku. Niemal tak głośno, jakby to koń przebiegał po drewnianym moście. To bardzo ciekawe w kontekście tego, o czym mówimy, bo okazuje się, że technologia, zmianę myślenia o dźwięku ma wpisaną technologię właśnie w tym momencie. To mikrofon, to wzmacniacz, to później rozwój sztuki radiowej, rozwój w ogóle kontekstu technologicznego otwiera nam możliwości i zdolności poznawania dźwięku. O tym będziemy mówić jeszcze, czy nagrywanie jest protezą słyszenia, czy jednak i zanurzaniem się w zupełnie innym świecie, czy przedłużeniem naszego sposobu słuchania, ale to za chwileczkę. Istotnym jeszcze kontekstem w dobie fonografu, mówimy o tej drugiej części rozwoju field recordingu, jest jedna sprawa. Chciałbym tu powiedzieć o ruchu futurystów, o ogłoszonym w 1913 roku w Mediolanie manifestie Sztuka hałasu. Rousseau jako zainteresowany dźwiękiem, jako materiałem, sam jako malarz koncentruje swoją uwagę na nowym zjawisku. Zaryzykuję i powiem coś takiego, że nie mamy tej świadomości, jakim skokiem dźwiękowym musiała być zelektryfikowana przestrzeń miasta. Już tego nie słyszymy. Natomiast wyobrażam sobie, jak na tyle, na ile umiem, jak bardzo to musiało otworzyć ambicje dotyczące przemiany społecznej, przemiany świata, pewnego rodzaju wpisania zmiany przez postęp. Futuryści widzieli w hałasie, w dźwięku, niesamowitą możliwość przemiany estetycznej.
To właśnie Russolo pisał. Wielkie sterowce, ogromne statki, przestrzeń kolei żelaznej, fabryki. Na tym będzie polegała symfonia nowego społeczeństwa. Brzmi to bardzo wojowniczo, bo to w tym samym czasie przecież chciano zrezygnować z kontynuacji architektury, tradycyjnego teatru, tradycyjnej literatury. To wszystko miało ulec zmianie. Ale ważnym elementem właśnie jest to, że dźwięk miał bardzo istotne znaczenie. Kiedy Ibsen pisał kiedyś w dziennikach, że kiedy przyjeżdża do jakiegoś miasta w Europie, zatrzymuje się w hotelu i otwiera okno, to po tym, co słyszy na zewnątrz, wie, gdzie jest. Po tym, jak sunie wieczorem dorożka. Wie, czy to jest Rzym, czy może Sztokholm. Wyobraźmy sobie, na ile teraz po homogenizacji środowiska dźwiękowego, czy mamy takie możliwości obserwowania detalu w perspektywie naszego dźwiękowego świata w mieście. Właśnie. Nadal mamy. I tylko zadałem to pytanie dość jakby tu oczywiście świadomie, bo właśnie, w zależności jak słyszymy, to dostajemy to, co słyszymy dokładnie. Jakby często mówi się, że hałas miejski. Takie jest ogólne określenie tego, co byśmy uznali za system dźwięków w określonej, ograniczonej przestrzeni. To wiesz, czy to jest prawda, że istnieje coś takiego bliżej nieokreślonego? Każdy rodzaj noise'u składa się z pewnych elementów. I ta edukacja słuchania, ewentualna edukacja, przybliża nas do rozpoznawania tego, co nas otacza. Oceny moralne. Czy mówi hałas, to mówi, że jest złe, to niedobre. Jesteśmy w tym momencie po manifestie futurystycznym, po rozwoju sztuki radiowej. Wchodzimy na kolejny jakby level myślenia o food recordingu. Pojawia się film i raptem okazuje się, że to, co nazywa się soundtrackiem, potrzebuje dźwięku. I cała grupa inżynierów otrzymuje bardzo wysokiej jakości sprzęt tylko po to, żeby nagrywać efekty specjalne do filmu. Kroki, wodę, jadący samochód, samolot. Pytanie o to, czy ten dźwięk jest tylko po to, żeby ilustrować, żeby wzmocnić odbiór filmu. Ci ludzie, inżynierowie dźwięku, którzy pracowali tak jak Bernie Krause, który pracował przy czasie apokalipsy, dysponowali bardzo dobrym czasem do słuchania na bardzo dobrym sprzęcie. To wytworzyło w nich potrzebę robienia więcej niż tylko realizacji dźwięków do filmu. Skupieniu uwagi, całej swojej uwagi na dźwiękach takimi, jakie są. Posłuchajmy może fragmentu pracy, bo to dość istotne, ponieważ Bernie Krause jest jednym z pierwszych, z takich pionierów. Nagrał tak, gdzie realizuje się to wszystko, powiedziałbym, na kanwie rewolucyjnej postawy futurystów, którzy otwierają raptem katalog dźwięków, nazywając dźwięki związane z nową technologią, z ruchem, po prostu ciekawymi, interesującymi, inspirującymi dla sztuki. Ja może zaproponuję teraz, chociaż na moment, posłuchajmy sobie fragmentu utworu Ruttmana. A ta premiera się odbyła w jakim mieście? W Berlinie. To był dokładnie weekend 30 czerwca 1930 roku. Tak, weekend, tak. Dwa dni, sobota, niedziela. Tak, dokładnie.
Wiecie, ile nagrał taśmę filmową? 2 kilometry taśmy filmowej. Ale sam fakt odrzucenia kontekstu obrazu, a realizację na taśmie jest ciekawy. No bo to jest film dla uszu. Tak. Film dla uszu, taki pomysł na to. 17 lat właściwie przed pierwszym ferem. Tak. To jest muzyka konkretna. Wielki. Pętle, zapętlone struktury. Tak na płytę receptory. No. Od 5 lat już istnieje magnetofon w tamtych czasach i... A to ten pierwszy na stalową, na drut stalowy. Tak. Pierwszy. 10, około 11 minut. Wyobraźmy sobie teraz taką, przepraszam, że mówię w trakcie tego utworu, ale wyobraźmy sobie taki moment, kiedy ludzie jednak spragnieni obrazu wchodzą do kina i dostają blackout po prostu, jest czerń i jest tylko dźwięk. Ja bym powiedział, że jest to gest symboliczny w kontekście rozwoju myślenia o dźwięku i wskazania bardzo wyraźnie na źródło, które interesuje, czyli jakby na muzykę, na dźwięk jako taki. Ja myślę, że jest babunny. Przepraszam, pytanie, czy wiemy coś? No, ja myślę, że jedyna rzecz, to trzeba by dotrzeć do jakiejś informacji na ten temat. Gdzie to się odbyło, bo wtedy jesteśmy... Tak, ale kontekst historyczny jest bardzo ważny. To jest tak jak pierwsza prezentacja braci Lumière. Wiemy, że ludzie się wypłoszyli, zaczęli uciekać, bo na nich zaczął bieżeć pociąg, bo nie mieli żadnego odniesienia innego. Tym bardziej, czy to przypadek, słuchajcie, bo wiele lat później, po dokonaniach Rutmana, niemiecka artystka Krystyna Kubicz rozpoczyna cykl prac nazwanych Electrical Walks, gdzie miasto staje się z całą technologią źródłem reinterpretacji dźwiękowej otoczenia za pomocą zbudowanych specjalnie z preampami przerobionych słuchawek, które reagują na wszystkie zmiany pola elektromagnetycznego. Ten dźwięk zostaje przetworzony i odbiorca wchodzi w przez... Ja przepraszam, że jeśli wchodzę... Nie. Dla mnie to jest jakby jeszcze inna sytuacja. To jest uświadomienie sobie, że przestrzeń miejska jest pełna pola elektromagnetycznego, którego nie znamy zupełnie. No właśnie to chciałem powiedzieć. Te częstotliwości elektromagnetyczne nie są dźwiękowe. Dźwięk jest w paśmie akustycznym, ona robi coś takiego, że przesuwa. Przesuwa do poziomu słyszalności. To słyszymy i sobie uświadamiamy, że jesteśmy w tym tak naprawdę cały czas. To nasze zmysł słuchu nie jest w stanie tego złapać. Więc robi taki konwerter, który daje możliwość tak jakby przesuw ponad tą przestrzeń. No, ten sygnał zostaje chwycony, zdekodowany i przeniesiony do pola, gdzie słyszymy. No, i raptem okazuje się, że wszystkie te elementy, jak bankomat, jak jarzeniówki w sklepach, one wszystkie generują dźwięk. You could hear the sounds of them pike sculptures or the technology which was inside. We went into the offices. Dlaczego to pokazuję? Bo to ciekawe, ponieważ i dokumentacja w pewnym sensie ja widzę tutaj bardzo konkretne nawiązanie, wylogowałem się, do tego, co rozpoczęła cała rewolucja futurystów, później Walter Ruttmann, czy Avramov z kompozycją z Baku. A co chodzi o tej kompozycji? Już mówię. Nagranie Avramova na dźwięk syren fabrycznych było zanotowane za pomocą partytury graficznej utwór na dźwięki otoczenia, na dźwięki miasta. On zaaranżował w pewnym sensie
dźwięki industrialne po to, typu przejechał czołg, wystrzeliło działo, on dyrygował jako performer, jednocześnie twórca i dyrygent, za pomocą chorągiewek dawał znaki w danym momencie i w ten sposób został zrealizowany. 21-22. Tak, początek. Więc bardzo awangardowe, bardzo nowatorskie widzenie w ogóle też miasta jako specyficznej tkanki, którą daje się ustrukturyzować w ludzkiej wyobraźni, najpierw przełożyć pewne założenia dźwiękowe na system znaków graficznych i ruchów, bo rzeczywiście jest nawet takie zdjęcie Awramowa, gdzie on z chorągiewkami jako dyrygent z chorągiewkami, to jest bardzo ładne. Polski kompozytor Włodzimierz Kotoński w jednym z tekstów pisze o fenomenie dźwięku w ten sposób. Tutaj macie Państwo Awramowa z chorągiewkami. To jest symfonia. Otacza nas całe kontinuum dźwiękowe. Szumy, szmery, hałasy. Hałasy ulicy, domy dobiegające z zewnątrz rozmowy. Także dźwięki wytwarzane celowo. Innymi słowy, otaczające nas powietrze przejawia bezustannie ruchy o charakterze drgań akustycznych. Tak. Dobrze. To jeszcze raz zacznę od początku. Otacza nas całe kontinuum dźwiękowe. Szumy, szmery, hałasy ulicy, domu, dobiegające z zewnątrz rozmowy, a także dźwięki wytwarzane celowo. Innymi słowy, otaczające nas powietrze przejawia bezustannie ruchy o charakterze drgań akustycznych o bardzo zróżnicowanych amplitudach. Nasz układ słuchowy odbiera w sposób ciągły sygnały dochodzące z zewnątrz i nie posiada możliwości wyłączenia się choćby takiego, jakie dla układu percepcji wzrokowej daje zamknięcie powiek. Nietzsche also written about that we are not able to turn ears off, yeah. And it's the only sound that also has this direction quality that from all around we hear from all around. Z tej perspektywy można powiedzieć, że field recording i fakt wyjścia z mikrofonem, zaraz powiem o kolejnej pracy, jest pewną konsekwencją reinterpretacji najbardziej naturalnego, najbardziej elementarnego środowiska, jakim jest dźwięk dla człowieka. To, o czym mówiłem na samym początku, a więc takie postawa bioakustyczna związana z dokumentacją, postawa też na granicy właśnie encyklopedycznej. W nagraniach Ludwika Kocha z lat 30. co słyszymy? Te nagrania stają się podstawą do analiz, jak brzmiał las europejski na przykład prawie 90 lat temu. Przed budową autostrad, na przykład niemieckich jeszcze. Dokonuje się w pewnym sensie zapisania dla przyszłości tego, co jest środowiskiem dźwiękowym. Natomiast zupełnie inną postawę, aczkolwiek w duchu ciągle field recordingu, przyjął hiszpański artysta Francisco López. W słynnym nagraniu pracy field recordingowej La Selva dołączył esej pod tym samym tytułem, gdzie